witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 21 kwietnia. Aktualnie jestem w trakcie uprawy pod kukurydzę. Jak widzicie, John Deere jest spięty z Kultimerem. W tym roku postawiłem na uprawę Kultimerem pod kukurydzę. Miało być w sumie zaorane, ale po tych wiatrach, co były, które zawiały mi trochę buraki, stwierdziłem, że jednak zrobię to bezrokowo, żeby tych resztek trochę więcej było. Jest sporo ziemi w ogóle wilgotnej, bo padało ostatnio ponad 20 litrów spadło deszczu w ostatnim tygodniu, także z wodą póki co nie ma dużych problemów, a raczej na razie nie ma żadnych problemów. Także tak to wygląda, mi się to bardzo podoba. Uprawiam pod skosem z tego względu, że planuję też zasiać pod skosem i wtedy oprysk wykonywać wzdłuż pola, czyli tak jakby pod skosem do rzędów, żeby były ścieżki technologiczne, z tego względu, że wtedy są mniejsze straty, bo jak na przykład gniotę jeden rządek, to mam przerwę 1,5 metra. Przy kukurydzy już sobie to w zeszłym roku właśnie tak sprawdzałem i pryskałem w poprzek pola, ale w poprzek takie pole, które jest długie, dosyć ciężko będzie pryskać. Za dużo tych ścieżek się będzie po prostu robiło. Ślad koła ma 60 cm, no 58, bo opona ponad 580 w John Deere jest, a nie 1,5 metra. I te ślady w żniwa są już niewidoczne. Są dopiero widoczne, jeśli kombajn wymuci, widać te przerwy w ściernisku. Także idziemy do tego byczka i jedziemy dalej. Jak widzicie, dywanik już jest zamontowany z firmy Max Dywanik. Trochę już jest ubrudzony, rano go wyczyściłem, no ale dzisiaj ustawiałem Kultimera, no i trochę się ubrudził. Jeszcze przy okazji, może jak już jestem na zewnątrz, pokażę wam głębokość pracy. W tym roku uprawa na 25-26 cm. Dobra, trzeba ubić ładnie. Jest opór. Wyciągam, przykładam do miary. Ile mamy? 25 cm. Także tak jak miało być. Maszyna wypoziomowana ładnie. Poziom jest. Także lecimy John Deere'kiem. Duży plus, że schowek jest zaraz przy kabinie. Mogę sobie wszystkie właśnie rękawiczki, chociażby tu przykładowo, tutaj właśnie nic nie leży na podłodze. Zawsze mam z tym problem w starym John Deere, że na podłodze leżą rękawiczki, jakieś tam klucze, które po prostu często potrzebuję. A tutaj jest schowek zaraz przy kabinie, nie muszę dookoła ciągnika go obkrążać, żeby sobie to sięgnąć. Także na pewno schowek jest bardziej wykorzystywany, jeśli jest właśnie przy kabinie. No, więc jesteśmy już w kabinie. Ja już zacząłem uprawę, wcześniej ustawiłem Kultimera, teraz już, a w sumie to nie będę jeździł raz przy razie, tylko sobie wjadę w ten przejazd kolejny. Kultimera puszczamy, opuszczam Kultimera i lecimy. No, także już wcześniej sobie uprawiałem, tu są właśnie co jakiś czas takie przejazdy już raz uprawione. Wcześniej jak ustawiałem Kultimera, to je raz uprawiłem na 30 cm. Tam jest drugi, tam dalej jest trzeci. Z tego względu, że po prostu tu były beczką zjeżdżone te miejsca mocno, kilkukrotnie. Jak z pełną beczką na koniec jeździłem. I dlatego po prostu sobie to pierwszy raz uprawiłem trochę głębiej, żeby zruszyć to, te zjeżdżone ścieżki. 10-2 km na godzinę na tempomacie. Dobija 10,2 na lekkiej ziemi. O, szybciej też da radę. No, daje radę, ale to już jest niepotrzebne żyłowanie silnika, mi się wydaje. No, te 10,2 miałem ustawione, było ok. Miejscami tyle dobija, tak jak teraz. 9,2 na GPS-ie.
nie wiem czy to widać, 9,92, poślizg dosyć sporawy, bo od 8 powiedzmy do tych 12%, 14 teraz, 9. Poślizg to jest druga wartość od góry, pod litrami na hektar. Dosyć dużo wychodzi, ale to jest razem z ustawianiem maszyny, z dojazdem na pole dwukrotnym, bo dwa razy jechałem na pole. Raz przed obiadem, żeby ustawić, raz po obiedzie, drugi raz już, żeby sobie normalnie uprawiać. Zobaczymy, ile wyjdzie w baku, bo był do pełna zalany. No i zobaczymy, czy wyjdzie więcej jak 6,930, czy mniej. To się okaże. Ja jestem dobrej myśli, że powinno wyjść mniej, albo chociaż tyle samo. Jako programowanie tej skrzyni biegów fajnie podnosi automatycznie obroty silnika do 1000, tam powiedzmy 400-1500, jak tam sobie sam ciągnik oceni, ile potrzebuje. Tryb mam pełne auto, mogę ustawić tryb niestandardowy, ustawienia niestandardowe i wtedy sobie reguluję wszystko ręcznie, czyli drop, w klasie to się drop nazywało, tu jest spadek, obniżenie prędkości silnika, czy spadek prędkości silnika na 20% w klasie, jak na testach miałem, uprawiałem też na 20-25%, czyli to jest, chodzi o to, że o ile obroty silnika muszą spaść procent, żeby skrzynia biegu zaczęła reagować, zrzuciła niższe przełożenie. Tutaj jest 1350, to jest prędkość silnika po użyciu hydrauliki, po włączeniu wałka i po opuszczeniu podnośnika. To jest tryb niestandardowy, a w trybie, ja na tym trybie nie jeżdżę, ja jeżdżę na trybie pełne auto. W trybie pełne auto, o, wyszerzyło się ustawienie niestandardowe. W trybie pełnym auto ciągnik sam sobie dostosowuje to wszystkie parametry, czy to spadek obrotów silnika, czy to zwiększenie obrotów silnika po opuszczeniu maszyny. To jest to, o czym mówiłem w filmie z prezentacji 6R-ki, że on sobie fajnie zwiększa te obroty silnika po opuszczeniu maszyny, nie zmula go, nie ma takiego zmulenia. Zaraz wam to zademonstruję. Jadę do przodu, włączam autotracka. Ten autotrack mi tutaj świruje. Aha, on jedzie, bo mi się ścieżki przesunęły. A nie, dobra, wszystko jest ok. I teraz opuszczam maszynę. I ten ciągnik od razu jedzie. Nie ma zastanawiania się po prostu. Nie ma takiego momentu, że chwyci muła, pomyśli i to mi się bardzo podoba. W instrukcji obsługi jest ta funkcja opisana jako automatyczne przewidywanie obciążenia. Przejeżdżamy powiedzmy 1, 2, 3, 4 przejazdy i ciągnik automatycznie sobie sam zwiększa przy kolejnym przejeździe obroty silnika, czy to przy opuszczeniu maszyny, czy to przy użyciu hydrauliki, czy przy włączeniu wałka. Jeśli ciągnik czuje, że są skoki obciążenia, że go zmula, to w kolejnym przejeździe on sobie sam te obroty zwiększy na taki zakres, żeby po prostu nie było momentu myślenia czy takiego zamulenia ciągnika. Agresywność przekładni mam też ustawioną na drugą pozycję, bo są trzy pozycje. Pierwszy zakres, drugi i trzeci. Myślę, że do pola ten drugi zakres jest jak najbardziej taki uzasadniony. Żeby też nie było za dużego spalania przez to, że skrzynia biegów reaguje agresywnie, ale żeby też po prostu za długo ciągnik nie myślał. No jest też dużo przestojów, także spalanie pewnie też nie wyjdzie jakieś mega małe, ale ja was tutaj nie będę okłamywał, ile wyszło. Podam wam spalanie po prostu. Na końcu filmu pewnie będzie informacja o spalaniu. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, mam też ustawionego iTech'a. iTech, czyli sekwencja na obrociach, czyli wciskam jeden przycisk. W tym przypadku sobie zaprogramowałem przycisk A. Wciskam jeden przycisk i po prostu maszyna się automatycznie opuszcza i włącza się blokada mechanizmu różnicowego. Później mamy na podnoszenie maszyny i wyłączenie blokady mechanizmu różnicowego. Blokada jest też w trybie automatycznym. O właśnie, to jest to. Odłączenie kąta skrętu, czyli jak kąt skrętu przekroczy 9 stopni, jak skręcę kołami więcej jak 9 stopni, to automatycznie się blokada rozłączy mechanizmu różnicowego. To jest też fajna sprawa, że po prostu no, nie uszkodzimy nic w ciągniku. Także blokada jest w trybie automatycznym, ale jest też ustawiony właśnie iTech po to, żeby po podnoszeniu maszyny ona nie była w trybie automatycznym, bo nawet jak podniosę maszynę i wyprostuję koła, to blokada będzie cały czas włączona. A iTech mi ją po prostu rozłączy, bo nie widzę potrzeby, żeby przy podniesionej maszynie blokada była włączona. Zaraz wam to zademonstruję, jak to dokładnie działa. Mamy tutaj iTech. Blokada się świeci w trybie auto, czyli po 9 stopniach, czyli jak skręcę kołami, to się automatycznie rozłączy. Wciskam A.
uruchamia się iTech, podnosi się maszyna, wyłączyła się blokada i blokada już się nie świeci. I ta sama sytuacja przy opuszczeniu maszyny, tylko w odwrotnej kolejności, czyli opuszczanie maszyny i włączenie po prostu blokady w tryb automatyczny. Oczywiście maszyna wypoziomowana na łączniku, nie ma sytuacji, że jest utrzymywana przez podnośnik w jakiejś pozycji. Wał 3 mi głębokość, łącznik górny 3 mi nam poziom maszyny, żeby ona się nie zagłębiła. Zawsze tak ustawiałem przy Kultimerze, przy 6930 też tak zawsze ustawiałem, bo wtedy to jest porządnie wykonana robota. Cały czas ta głębokość pracy jest utrzymywana na tym samym poziomie. Także Erka, muszę przyznać, że sobie fajnie daje radę i co ważne, o czym się przekonałem, że jednak warto było brać te obciążniki kół, bo tak się zastanawiałem, czy te obciążniki kół odsprzedać, czy nie odsprzedać. Czy oni były z placu, no to po prostu pewnie jakbym zagadał w AgroEffekcie, też by po prostu też bym kupił ten ciągnik bez obciążników na tylnych kołach, ale okazuje się, że te obciążniki z tyłu dobrze, że są. 400 kg na lewym kole, 400 na prawym. Jeszcze muszę zważyć ciągnik dokładnie, ile on ma, bo mówiłem na filmie z prezentacji, że ma 9600 ton, ale to jest, tak jak mówię, gdybanie według instrukcji obsługi, bo w zależności od konfiguracji opon i tak dalej, ten ciągnik może mieć różną masę. Ale na pewno pojadę na wagę go zważyć. No i w kolejnych filmach pewnie będzie informacja, albo na Instagramie. Mamy też Instagrama Wember Farm, zapraszam Was do obserwowania, publiczny jest. No i mam też Facebooka, tam też dosyć często się dzielę różnymi informacjami, bardziej na bieżąco. No tu płaszczyzna jest większa, bo tu było wczoraj jeszcze gnojowica lana. W nocy padał deszcz, także nie zdążyło to dobrze wyschnąć. Jest to cięższa ziemia, ale nie jest za wilgotno na uprawę, bo no już bieleją górki, to co jest uprawione, także myślę, że dobry termin na uprawę. Dzisiaj 21 kwietnia, planuję we wtorek, w poniedziałek uprawić to jeszcze przed siewem broną aktywną z wałem. Pewnie niektórzy jak słyszą słowo brona aktywna, to się za głowę chwytają, bo brona aktywna podobno rozpyla glebę, chociaż ja mam trochę inne zdanie na ten temat, bo jeśli odpowiednio ją ustawimy, to poziom rozpylenia jest na podobnym poziomie jak brona talerzowa, bo talerzówką jak jedziemy 15 km na godzinę, to ta gleba, no chcąc nie chcąc, na tych wałkach, które ja mam, no jest bardziej rozpylona jak po bronie aktywnej i nie jest zagęszczona, bo te wałki bardziej tą glebę napowietrzają i mocno przesuszają, a brona aktywna z wałem gumowym, który mam w swojej właśnie maszynie, fajnie tą glebę zagęszcza, bo są pierścienie gumowe, więc w poniedziałek będzie uprawa i we wtorek, najpóźniej w środę chciałbym zacząć siać kukurydzę. To będzie 20 chyba 7 albo 8 kwietnia. W tym roku postawiłem też na inną odmianę kukurydzy. W tym roku będzie Farm Moritz z Farmsatu. Pozdrowienia dla Tomka Więckowskiego, który tutaj też dostarczy mi to nasiona osobiście i który jest właśnie też dystrybutorem oficjalnym tej odmiany. Zobaczymy, jak ten Farmsat mi zaplanuje. Z tego, co słyszałem z opinii rolników, jest w porządku. Planuje bardzo dobrze i bardzo stabilnie, szczególnie właśnie w takich suchych latach, gdzie jest, powiedzmy, no są stresowe warunki dla kukurydzy. Z Majsadura byłem w sumie zadowolony. 23 była fajna odmiana, ale postanowiłem, że po prostu pójdę gdzieś w coś innego. To jest trochę moja teoria z rzepaku, czyli wydaje mi się, że najlepiej siać w naszym tutaj rejonie odmiany, które są z hodowli tych najbardziej zbliżonych klimatem do polskiego, do naszego klimatu. Majsadur jest hodowlą francuską. Francja jest dosyć daleko, jest zupełnie inny klimat, bardziej wilgotny, bardziej ciepły. Niemcy to jest Farmsat. Niemcy mają, myślę, że bardziej zbliżony klimat do naszego. I w przypadku rzepaku to się sprawdza. A co tu się stało? Bo odmiany Rapula mi się naprawdę fajnie sprawdzają. Rapul, czyli niemieckie odmiany rzepaku. I tak samo stwierdziłem, że skoro Rapul najlepiej planuje w moim gospodarstwie, jeśli chodzi o rzepak, to wydaje mi się, że z kukurydzą powinna być podobna sytuacja. Zresztą tak samo z pszenicą. Z pszenicą to, szczerze mówiąc, chyba najlepsze są polskie odmiany i właśnie te niemieckie. Te, które są hodowane w klimacie najbardziej zbliżonym do naszego. Na razie nie będę nic mówił, nie będę nic nikomu polecał, bo jeszcze sobie tego nie przetestowałem, ale myślę, że powinienem być zadowolony. Żniwa się okaże, żniwa zweryfikuję, kombajn zweryfikuje. W tym roku nawożenie kukurydzy będzie na poziomie 150 kg na hektar w czystym składniku, maksymalnie.
żeby też właśnie nie za dużo, bo ona później ładuje niepotrzebnie to w zieloną masę roślin, zamiast ładować to w kolbę. Jeśli chodzi o nawożenie przedsiewne teraz, poszło 39 metrów sześciennych na hektar gnojowicy, czyli ja sobie przyjmuję średnią zawartość azotu na poziomie dostępnego 2,8 kg w metrze sześciennym. No czyli mamy w tych 39 około 110 kg na hektar w czystym składniku azotu z samej gnojowicy. Do tego pójdzie prawdopodobnie 150 kg na hektar polidapu w podsiewacz. I biorę jeszcze pod uwagę 30% straty przy aplikacji, właśnie przy na przykład, przez to, że nie mam aplikatora po prostu, tylko jest rozlew, rozlewana ta gnojowica przez łyżkę w beczce, to też właśnie jakieś straty gazowe na pewno są tego azotu, więc te 2,8 kg w metrze sześciennym to jest takie, myślę, że no tak sobie przyjąłem taką wartość, że tyle po prostu z taką wartością ustawiam sobie nawożenie właśnie wszystkich upraw, czy to rzepaku, czy to kukurydzy, czy buraków cukrowych. Zaraz wam pokażę jeszcze buraki cukrowe, bo tu są obok zasiane, zaraz przy kukurydzy. Tak to wygląda. Rzędy widać po wysiewie. No buraków, rzędów jeszcze nie widać, ale po wysiewie widać. Powiem wam, że tu dużo gorzej to wyglądało zaraz po tych wiatrach, które były. O, tu jest zaznaczona właśnie odmiana, bo tu jest... tu dalej jest bodajże fronta zasiana. Tu jest BTS. BTS... no zapomniałem nazwy teraz. Będziecie mieli informację na filmie teraz. I tam dalej jest Mazowia. No mamy tutaj buraczka. Jest buraczek samotny. Tu mamy drugiego. Także są buraczki. O, tutaj też jest buraczek. No one są ogólnie zmęczone, te buraki. Gdzie on jest? Tu jest. O, tu już rzepak nam schodzi ładnie. Tutaj mamy kolejny buraczek. Tam do tej ciężkiej ziemi, z tamtej strony bardziej jest... no dużo lepiej to wygląda, są większe buraki. Tu jest trochę słabsza ziemia, tam na górce to już w ogóle jest lipa. Znaczy lipa, no nie jest lipa, tylko są te buraki małe, strasznie takie zmęczone, pożółknięte. I teraz pytanie dla wszystkich plantatorów buraków cukrowych. O co tutaj chodzi? Czy to jest zimno? Bo ja dopiero trzeci rok mam buraki, także za wiele wam o nich nie popowiadam. Na pewno coś dla was nagram z buraków, ale będzie to bardziej póki co moja nauka, jak jakieś doświadczenie. Tata siał buraki 30 lat temu, więc już coś tam miał prawo zapomnieć. I te 30 lat było przerwy w uprawie buraków. 3 lata temu udało się dostać do plantatorów. Zawsze marzyłem o tych burakach cukrowych, żeby ten płodozmian bardziej urozmaicić. Ale myślę, że jak przyjdzie bardziej ciepło, dzisiaj jest 12 stopni i teraz już będzie coraz cieplej, to może będzie lepiej. Buraki w tym roku mam w 100% zasiane po orce i to też był błąd. Trzeba było spróbować częściowo po kultimerze. W zeszłym roku częściowo zasiałem buraki po kultimerze, wyszło to bardzo fajnie. No i to by było na tyle w tym filmie. Przypominam, że jeszcze jest 10% rabatu na części w sklepie AgroEffect, więc jeśli ktoś chce zamówić części, to możecie się powołać na Wembera. W opisie macie wszystkie dane i uzyskacie 10% rabatu. Więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!